Od zawsze uważałem, że życie pełne jest niespodzianek, że wielu rzeczy lub zdarzeń po prostu się nie spodziewamy. Nie jesteśmy w stanie niekiedy przewidzieć czegoś, co może na zawsze odmienić nasze całe życie. Dla mnie to miała być wizyta w jednym z nowo powstałych centrach naukowych we Wrocławiu, gdzie otrzymałem możliwość pojechania w ramach nagrody za pierwsze miejsce w pierwszej edycji konkursu naukowego. Osobiście ucieszyłem się, że mogę odwiedzić to miejsce i to bez ponoszenia żadnych kosztów. Niecodziennie można dostać taką okazję. Gdy przekroczyłem progi budynku, od razu wiedziałem, że spędzę tutaj świetnie masę godzin. Czego tam nie ujrzałem, każda wystawa potrafiła zrobić na mnie dobre wrażenie. Zanim dotarliśmy do głównej sali, zainteresowała mnie całkiem nieduża wystawa. Jako, że nikt jej aktualnie nie oglądał, przybliżyłem się, aby lepiej się przyjrzeć. W pierwszej chwili nie potrafiłem określić, co dokładnie znajduje się w tych kapsułach czy też pojemnikach. Znienacka w jednym pojemniku coś się poruszyło, wręcz jakby podskoczyło w moją stronę. Nie wiedziałem, co o tym sądzić, gdy nagle znikąd pogasły światła. Czułem, że coś jest nie tak. Wtem usłyszałem dźwięk jakby tłuczonego szkła. Pomyślałem w pierwszej chwili, że z powodu słabej widoczności ktoś w pośpiechu musiał coś potłuc. Próbowałem się odnaleźć, ale nie wiedziałem, w którą stronę jest wejście na główną salę. Całe szczęście, że po kilku minutach zasilanie zostało przywrócone, zaś powodem ciemności okazał się elektryk, który sprawdzał sprawność instalacji elektrycznych i przez pomyłkę wyłączył całe oświetlenie. Osobiście nie chciałbym się teraz znaleźć w jego skórze. Tak czy inaczej, podążyłem do głównej sali, gdzie zaczęli się gromadzić ludzie. Wtem na środek sali wystąpił główny dyrektor centrum, który miał dla wszystkich ważne ogłoszenie. Dotyczyło ono specjalnego wyścigu naukowego, podczas którego głównym celem będzie sprawdzenie zdolności nie tyle fizycznych, co umysłowych uczestników. Nim dyrektor zakończył przemówienie, ktoś zapytał się, czy każdy może się zgłosić. Na to pytanie dyrektor odpowiedział, że każdy chcący wziąć udział zostanie sprawdzony poprzez kilka zadań, czy jest godny brać udział w tym specjalnym wyścigu. Eliminacje miały się odbyć za pół godziny. Nie mogłem się doczekać. Wtem nagle dziwnie się poczułem, jakbym był głodny. No nic, pomyślałem. W końcu od śniadania minęły prawie 3,5 godziny. To powiedziawszy, usiadłem na wolnym krześle i zacząłem jeść kanapki. Zjadłem 3 i poczułem się nieco lepiej. Nie zwlekając, ruszyłem, aby wziąć udział w eliminacjach. O dziwo, okazało się niezwykle ciekawe i pomysłowe. Przeszedłem pomyślnie przez wszystkie eliminacje i poczułem się zadowolony, że mogę wziąć udział w wyścigu. Nawet niezły z ciebie bystrzacha, usłyszałem głos w swojej głowie. W jednej chwili poczułem strach, bo nie wiedziałem, kto do mnie mówi. Po chwili pomyślałem, że chyba mi się coś ubzdurało, i ruszyłem do miejsca gromadzenia się uczestników wyścigu. Oprócz mnie, do wyścigu dostały się też 2 osoby. Czyli konkurencja niezbyt duża, pomyślałem sobie. Powinno być łatwo. Nie bądź zbyt pewny siebie, usłyszałem ponownie ten głos. Zacząłem się niepokoić, że mogę mieć omamy, albo że coś jest ewidentnie nie tak. Nie było jednak czasu, aby się nad tym zastanowić, gdyż dostaliśmy zalecenie,
aby przygotować się do głównego wyścigu. Nim zaczęliśmy, dyrektor centrum przedstawił nas w skrócie i wyjaśnił, na czym polega ten wyścig. Celem jest dotrzeć na drugą stronę, po drodze rozwiązując zagadki i łamigłówki, które pozwolą przejść na kolejne poziomy. Kto pierwszy dotrze do wyjścia, wygrywa. Czułem, że będzie ciekawie. Zaś, gdy usłyszeliśmy, co jest główną nagrodą, nie miałem zamiaru przegrać. Gdy tylko dostaliśmy sygnał, od razu ruszyliśmy naprzód. Pierwsze pomieszczenie było interesujące, zaś zagadka całkiem łatwa. Odkryłem właściwą kombinację liczb i mogłem ruszać dalej. W drugim pomieszczeniu zdałem się na intuicję podczas wyboru właściwej ścieżki, co dało mi szybki dostęp do trzeciego pomieszczenia. Tu zaczynały się lekkie schody pod górkę, gdyż trzeba było rozwiązać skomplikowane wyrażenie matematyczne. Jak ja się ucieszyłem na myśl, że niedawno to przerabiałem na rozszerzonej matmie, dzięki czemu w kilka minut wyrażenie rozwiązałem i mogłem wybrać właściwy tunel. Kolejne pomieszczenie totalnie mnie zaskoczyło. Były tam ze cztery rzędy czegoś, co przypominało grzyby, ale domyśliłem się, że to pewnie specjalne grzyby do skakania. Tylko po jakich powinienem skakać? Pomyślałem sobie. Spróbuj systemem dwójko-trójkowym. Usłyszałem znów głos w mojej głowie. Nie wiem, co to za głos do mnie mówi, ale wypróbuję twój sposób, rzekłem. Po czym zacząłem tym sposobem przeskakiwać. I o dziwo, to naprawdę działało. Udało mi się doskoczyć do końca, co nawet trochę mnie zmęczyło. Mimo to ruszyłem do ostatniego, jak się okazało, pomieszczenia, gdzie panowała taka ciemność, że praktycznie nic nie widziałem. Zatem pozostaje mi poleganie na instynkcie, rzekłem do siebie. Kto wie, co tutaj na mnie czeka? Zacząłem iść powoli, po omacku, gdy nagle coś zatrzymało moją nogę i zmusiło mnie do zrobienia większego kroku. Okazało się, że po drodze była zapadnia. Ciekawe, pomyślałem. Taki trochę labirynt nasączony pułapkami. Łatwo nie będzie, stwierdziłem i ruszyłem naprzód. Omal nie wpadłem w drugą zapadnię, ale na szczęście w porę cofnąłem nogę i zrobiłem duży krok. Drugi raz to na mnie nie zadziała, rzekłem i ruszyłem dalej. Po trzeciej zapadni droga skręcała w prawo. Tu na pewno będzie coś więcej niż tylko zapadnie, pomyślałem. Dobrze myślisz, odezwał się znów ten sam głos. Nie wiedziałem już, co o tym myśleć. Z jednej strony nie wiedziałem, kto do mnie mówi, ale z drugiej, z jego pomocą ukończyłem poziom czwarty i przechodzę przez piąty. Postanowiłem na razie o tym nie myśleć i ruszać naprzód. Dzięki zachowaniu ostrożności skutecznie unikałem pułapek i niespodzianek. Miałem nadzieję, że zbliżam się do końca, ale ciężko było to wywnioskować z powodu tych ciemności. Dlatego cały czas posuwałem się naprzód, starając się unikać coraz to nowych zasadzek, aż poczułem, że dalej nie ma przejścia. W pierwszej chwili myślałem, że zwariuję, ale pomyślałem, że skoro ten tunel to ślepa uliczka, to gdzieś w pobliżu musi być ukryte przejście do wyjścia. I jak się okazało, miałem rację. Owo przejście było ukryte w jednej ze ścian, gdzie znajdowała się mała wnęka do pociągnięcia. Gdy już chciałem pociągnąć za wnękę, coś zmusiło mnie do wejścia na tą ścianę i dopiero wtedy mogłem pociągnąć. Drzwi się owszem otwarły, ale podłoga za to się zapadła w kilku miejscach.
Na to, to bym nie wpadł, rzekłem do siebie. Masz szczęście, że tu jestem, odpowiedział ten głos. Nie wiem, kim jesteś, rzekłem, ale jestem ci wdzięczny za pomoc. Teraz jednak lepiej się pospieszę, żebym nie przegrał, powiedziałem, po czym ruszyłem w dalszą drogę. Czułem, że powoli zbliżam się do wyjścia. Po drodze było kilka zapadni, ale nie dałem im za wygraną. Po chwili doszedłem do jakiejś bramy, a gdy ją przekroczyłem, spostrzegłem, że dotarłem do wyjścia i to jako pierwszy. Ciężko mi było ukryć radość z tego, że udało mi się wygrać. Ostatecznie, choć z trudem, udało mi się zachować powagę na tyle, aby nie ściągać na siebie zbędnej uwagi. Po kilkunastu minutach dotarli do nas pozostali dwaj uczestnicy. Tym samym zawody można było uznać za zakończone, a tym samym przystąpiono do ogłoszenia zwycięzców. Nie było wątpliwości, żeby ogłosić, iż to ja zwyciężyłem i otrzymuję główną nagrodę, czyli 100 tysięcy złotych. Gdy tylko to usłyszałem, oczy omal nie wyszły mi na wierzch. Mieć w posiadaniu takie pieniądze. To nie do pomyślenia, rzekłem do siebie. Na koniec dyrektor serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za udział i zapraszał na kolejne zawody w przyszłym roku. Mi już nie pozostało nic innego, jak wrócić z powrotem do Milicza. Podziękowałem panu dyrektorowi za wszystko i spokojnie opuściłem centrum.